Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na wydanie informacji. Tak, przyjęliśmy strategię rozwoju, to był dokument, jest dokument, który projektuje wydawanie pieniędzy na Dolnym Śląsku do roku 2020. Żeby tu podać przykład taki obrazujący, to marszałek w 2006 roku zadecydował, że będzie 5% na drogi wydawane pieniędzy w poprzedniej strategii, natomiast teraz mamy inaczej, mamy 20% i te 5% widać, że tych środków było po prostu w ostatnich latach mimo wszystko za mało. Inna kwestia dotyczyła tego, że te pieniądze w 90% z listy indykatywnej były kierowane do Wrocławia. W tej strategii, którą przyjęliśmy 12 obszarów interwencji, wśród nich aglomerację wałbrzyską i chcemy tutaj tą metodologią spowodować, żeby pieniądze szły poza Wrocław. Będzie to wyglądało w ten sposób, że kilka projektów głównych będzie dedykowanych właśnie do tych obszarów interwencji, czyli do aglomeracji wałbrzyskiej. Będzie to duży projekt w okolicach około 100 milionów i mniejsze po 20, 30, 50 milionów złotych i to jest gwarancja, że po roku 2014, bez względu na to, kto będzie rządził, będzie musiał tak realizować ten projekt. Bo dzisiaj, kilka lat temu musieliśmy realizować te decyzje z 2006 roku, że tylko na Wrocław i muszę przyznać, że z wielkim trudem i wielką goryczą trzeba było podnosić ręce na kolejne etapy obwodnicy wschodniej, ale to są decyzje lat temu, w sumie już 7, no, które trzeba oczywiście dopełnić wobec Unii Europejskiej. To się zmieniło i to jest bardzo dobra wiadomość dla Wałbrzycha. Tu jest kilka kluczowych inwestycji z drogą sudecką, z połączeniem w kierunku Świdnicy poprzez Mokrzeszów, budowanie czteropasmowej drogi do Wrocławia, wcześniej z Małoszowa do Świdnicy. No to wszystko ma na celu skomunikowanie Wałbrzycha i z S3, i z autostradą A4, i z Wrocławiem. To są takie plany, które zostały zaklepane, zostały w tym dokumencie zapisane. Teraz jeszcze dla nas jest bardzo ważna lista indykatywna, którą chcemy do końca marca przedstawić Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. W czerwcu będziemy podpisywać ją z Komisją Europejską i wtedy już sprawy będą zamknięte na kolejne 8 lat. Cieszymy się, że na razie aglomeracja wałbrzyska jest w grze, liczy się, jest ważna, co coraz bardziej powoduje pewne dyskusje we Wrocławiu, niedosyt, natomiast my się z tego cieszymy. Bez generalnego wykonawcy prowadzone są prace w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Ratuszowej. Budowę nadzoruje spółka celowa AquaZdrój, która zatrudnia podwykonawców projektu. Na placu budowy przebywa obecnie około 100 robotników, a władze zapewniają, że obiekt uda się otworzyć jeszcze na wiosnę tego roku. Dzieci po zakończeniu roku szkolnego na pewno będą miały miejsce na spędzenie czasu w wakacje i robimy wszystko. Proszę mi wierzyć, pracujemy do późnych godzin nocnych. Najtrudniejsza część projektu to kryta pływalnia, która nabiera już kształtów. W obiekcie znajdzie się m.in. basen sportowy o głębokości 2 metrów, mniejszy do nauki pływania, wodne leżanki, stanowisko masażu podwodnego, armatki wodne, brodzik dla małych dzieci, jacuzzi i zjeżdżalnie. Zaawansowany etap budowy można zauważyć również w hali widowiskowej, w której skład wchodzą boiska, trybuny z 2000 miejsc siedzących oraz zapleczem, siłownią, saunami, solarium, 2 kortami do squasha oraz zespołem odnowy biologicznej. Przy kompleksie powstaje również hotel z 62 pokojami, restauracją oraz salą konferencyjną. Największy nacisk w tej chwili jest położony na wykonywanie prac instalacyjnych, bo to jest jakby początek do tego, żeby można było przystąpić do prac wykończeniowych. Prace prowadzone są pomimo braku generalnego wykonawcy. To spółka AquaZdrój nadzorować będzie budowę do momentu jej ukończenia oraz zatrudniać podwykonawców projektu. Do tych ogłoszonych przetargów, których łącznie chyba było 40, zgłosiła się większość wykonawców, podwykonawców, którzy tutaj pracowali. Część z nich wygrywa przetargi, część nie, bo one mają charakter oczywiście nieograniczony. Na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego spółka AquaZdrój zaciągnęła kredyt opiewający na około 90 milionów złotych. Wraz z odsetkami suma, którą miasto będzie musiało spłacić, to blisko 150 milionów. Prezydent zapewnia jednak, że pomimo opóźnień inwestycja nie jest zagrożona. Koszty utrzymania niewybudowanego jeszcze obiektu są relatywnie niskie, a spółka posiada zabezpieczenie w linii kredytowej na dokończenie AquaZdroju. Im wcześniej jednak obiekt zostanie oddany, tym szybciej zacznie na siebie zarabiać. Termin czerwcowy jest jak najbardziej realny. Myślę, że dotrzymamy
słowa, że to będzie na wiosnę tego roku. Władze zapewniają, że kompleks nie będzie oddawany do użytku w częściach. Zgodnie z zapowiedzią, latem mieszkańcy regionu powinni mieć do dyspozycji park wodny, halę sportową wraz z zapleczem fitness oraz hotel o standardzie 2 gwiazdek. Wałbrzyscy urzędnicy odnaleźli w archiwach magistratu pierwszą powojenną kronikę miasta. Księga zawierająca zapis najważniejszych wydarzeń tamtych lat i zbiór unikatowych fotografii trafi prawdopodobnie do Wałbrzyskiego Muzeum. O początkach polskości w Wałbrzychu zaraz po II wojnie światowej świadczy już sama okładka, która ma wygrawerowaną swastykę hitlerowskich Niemiec, którą pierwszy kronikarz starał się zakleić. Pierwszy wpis w kronice dotyczy aktu przekazania zarządu nad miastem władzom polskim oraz nadania miastu nazwy Wałbrzych. Kronikę odnaleziono w miejskim archiwum, tutaj na placu magistrackim 1. Obejmuje ona lata 1945-1948. Zawiera opis najważniejszych wydarzeń w powojennym Wałbrzychu, czyli objęcia władzy przez pełnomocnika rządu Rzeczpospolitej Polskiej na miasto Wałbrzych, pana Goniusza Szewczyka. Zawiera również opis najważniejszych wydarzeń i świąt obchodzonych w mieście w tamtym okresie, czyli otwarcie biblioteki, otwarcie pierwszej szkoły polskiej. Zawiera również pierwsze zarządzenie Eugeniusza Szewczyka. Wiele lat kroniki były zapomniane i nikt nie pamiętał o ich istnieniu. Najcenniejszą jest kronika z lat 40. XX wieku. Jednak kroniki, które odnaleziono, sięgają również lat 50., 60. i 70. Te kroniki też zostały ostatnio odkryte. One już zawierają lata 60. i 80., czyli nie mają aż tak wartości historycznej jak ta z 45. roku. Jedną z największych atrakcji w kronikach są fotografie, które przedstawiają często miejsca już nieistniejące, takie jak basen w dzielnicy Nowe Miasto. Taką wyjątkową wartością tej kroniki są również fotografie, w którą ona jest opatrzona. Fotografie z Wałbrzycha właśnie z lat 45-48. Zarówno treść kroniki, jak i fotografie najprawdopodobniej zostaną udostępnione mieszkańcom Wałbrzycha. Zanim tak jednak będzie, kroniki muszą być przekazane Wałbrzyskiemu Muzeum. Tę kronikę planujemy przekazać do Muzeum Miejskiego w Wałbrzychu, tak by tam pracownicy mogli określić jej walory historyczne, a także zastanowimy się, w jaki sposób też udostępnić ją dla mieszkańców Wałbrzycha, tak by mogli poznać tutaj historię miasta, pewnie nie do końca dla wszystkich tak znaną i tak odkrytą, jak tutaj można odczytać w tej kronice. Robot C-3PO, Robert Redford czy Jack Nicholson to tylko niektóre słynne postaci związane z hollywoodzkimi produkcjami, które podziwiać możemy w Wałbrzyskiej Bibliotece pod Atlantami. Na ścianach galerii do końca kwietnia prezentowane będą ekspozycje Amerykański film na polskim plakacie, czyli kilkadziesiąt dzieł pochodzących z lat 60., 70. i 80. Plakaty ukazują zupełnie inne podejście do promocji zachodniej kinematografii w latach socjalizmu. Filmowe afisze nie przedstawiają kadrów z hollywoodzkich produkcji czy grafik sesji zdjęciowych amerykańskich gwiazd. Plakaty były interpretacją szczątkowych informacji, jakie posiadał artysta. Twórca bazował na własnej inwencji, często nie znając treści i fabuły filmów, które przez żelazną kurtynę przedzierały się często dopiero po kilku latach. To opóźnienie było różne. Ono było najmniejsze w połowie lat 70. Wynosiło mniej więcej rok. Potem na początku lat 80. ono się zwiększyło. Nawet z kilkuletnim opóźnieniem widzieliśmy to, co pokazywano na zachodzie. Dzięki wystawie możemy przypomnieć sobie arcydzieła amerykańskiej kinematografii z lat 60., 70. i 80. Wśród kilkudziesięciu plakatów możemy dostrzec afisze promujące Rockiego, Bliskie spotkania trzeciego stopnia, Odyseję kosmiczną 2001, Planetę Małp czy Dziecko Rosemary. Dzieła należące do tzw. polskiej szkoły plakatu są cenione przez krytyków i kolekcjonerów oraz osiągają imponujące kwoty na licznych aukcjach. Tutaj może takich szczególnie cennych egzemplarzy nie mamy, no ale jest chociażby bardzo kultowy plakat do Gwiezdnych Wojen, które pod koniec lat 70. były również dostępne w polskich kinach. W ogóle filmy science fiction są tutaj dosyć bogato reprezentowane, również filmy katastroficzne, kino katastroficzne przecież w latach 70. święciło ogromne triumfy.
Eksponaty zostały udostępnione przez Dział Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu. Wystawę możemy podziwiać do końca kwietnia tego roku w Galerii Biblioteki pod Atlantami. Sala wypełniona do ostatniego miejsca oraz gromkie brawa po każdym występie. Tak wyglądało spotkanie 3x30, które zorganizowano dla kuracjuszy w Domu Zdrojowym. Ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. Goście mogli wysłuchać utworu w wykonaniu sudeckiego barda Marcela Kambra, spotkać się z Barbarą Malinowską oraz zobaczyć wystawę prac Wietrzenie pracowni. W trakcie trwania imprezy istniała możliwość zakupienia prac artystów i płyt w cenach autorskich. Jedną z atrakcji był również pokaz multimedialny zdjęć Mirosława Maciejewskiego, prezentujących uzdrowisko zarówno latem, jak i zimą. Impreza była kolejną atrakcją po pokazie mody Estery Grabarczyk, które przygotowano specjalnie dla kuracjuszy przebywających w Szczawnie Zdroju. Organizatorem akcji było uzdrowisko Szczawno Jedlina, Biuro Turystyczne Omnibus oraz grupa twórców Szóste Niebo. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.